Ostatnio Gimper nagrał długi materiał dotyczący sharentingu, czyli tego, jak influencerzy pokazują swoje dzieci w social mediach. Spojrzał na tę sprawę pod wieloma kątami, czy to jest fajnie pokazywać tak dzieci w internecie, czy może nie do końca. W ostatnim czasie coraz większą popularność w sieci zdobywają materiały przedstawiające dzieci. Całego filmu Gimpera myślę, że nie będę wam tutaj streszczać, tym bardziej, że myślę, że już oglądając samą wypowiedź, nawet jeśli nie widzieliście tego filmu, to możecie mniej więcej wyczaić, o co tak naprawdę tam chodziło. I jeden z głównych bohaterów tego materiału, który sam się w tym materiale wypowiada, Max Krasoń, postanowił odpowiedzieć Gimperowi i tak jak już bardzo dawno nie zajmowałem się żadnymi jakimiś dramami influencerskimi, tak no naprawdę jak zobaczyłem tę wypowiedź, to aż mnie tak przyjemnie w serduszku połaskotało. Co jest takiego złego w dziecku w pieluszce? Gimper analizował tam, czy takie pokazywanie dziecka w social mediach jest fajne pod względem prawnym, pod względem takim czysto moralnym. W jego materiale wypowiedziało się wiele specjalistów, opowiedzieli też o zagrożeniach, jakie oczywiście mogą z tego wszystkiego płynąć. Opowiedział też o stronie zarobkowej, że no jest to bardzo opłacalne, a także przez cały materiał co jakiś czas przewijają się wypowiedzi różnych influencerów, którzy no tym właśnie sharentingiem się zajmują. Jak to wygląda z ich perspektywy? I jedną z takich osób był Max Krasoń z żoną, nie, no partnerką. Którzy byli o tyle, że tak to nazwę, charakterystyczni, ponieważ oprócz takich zwykłych zdjęć, jakie wrzucają ze swoim dzieckiem, no co robiła też reszta influencerów omawianych tam, między innymi nagrali, jak Max zmienia swojemu dziecku pieluszkę. I robi poszytym minę, że ale nieprzyjemna sytuacja, no teraz będę musiał pierwszy raz pieluchę zmienić, fuj, no nic przyjemnego. Jeżeli chodzi o to, czy to będzie mogło być dla niej krępujące i poniżające w przyszłości, byłoby według mnie, jeżeli tam byłoby ją widać, a tam była tak naprawdę moja reakcja, chodzi o tylko moją reakcję, czy może ją to krępować? To jest tak normalne, ludzkie, że jak się z małym się sra w pieluchę, że wydaje mi się, że to nie będzie dla niej krępujące. Za co może uwierzycie albo nie, no tutaj wybór zależy tylko od was. Zostali dosyć skrytykowani. Po całym filmie Gimpera, no jak możemy wnioskować z tej odpowiedzi Maxa, dostali chyba jeszcze trochę więcej krytyki, więc Max postanowił reagować i odpowiedzieć. Werka dostała taką wiadomość i według mnie w ogóle trzeba być popierdolonym, żeby coś takiego do ludzi pisać. I ogólnie ten argument jest często wykorzystywany w ostatnim czasie, ale jest on według mnie troszeczkę głupi. Tak samo kobiety powinny teraz chodzić w burce, bo jeżeli będą chodziły na przykład w bikini, no to mogą się tym zainteresować gwałciciele, którzy będą chcieli je zgwałcić. Max próbuje tutaj podburzyć, no myślę, jeden z mocniejszych argumentów, a także jeden chyba z bardziej przemawiających na wyobraźnię argumentów, dlaczego może nie powinno się wrzucać zdjęć dzieci do internetu. Mianowicie w filmie Gimpera, jedna to chyba jest pani psycholożka, albo już nie pamiętam, w czym ona się tam specjalizowała, mówi, że kiedy policja czy też jakieś inne służby przejmują komputery i telefony osób, które no, interesują się dużo młodszymi od siebie osobami, tak to ładnie określę, to że oprócz, wiadomo, no tych takich najgorszych treści, o jakich wszyscy myślimy, kiedy mamy w głowie osoby, które robią coś tak strasznego, jakimś bardzo dużym procentem, bardzo często są treści takie zupełnie nienacechowane, czy niestworzone w celach dla osób z takimi zaburzeniami. Mówię to bardzo naokoło, ale podobno w tych telefonach i w tych komputerach takich osób później służby znajdują, że bardzo dużo ze zdjęć i z filmów to są po prostu zapisane zdjęcia i filmy z social mediów. Właśnie wrzucone przez rodziców zdjęcia, czy filmy dzieci na Instagrama, czy na Facebooka i jakby z takich zwykłych, niewinnych zdjęć czy filmów takie osoby pobierają sobie te rzeczy i później wykorzystują do swoich celów. Z badań przeprowadzonych w Australii okazuje się, że aż połowa zdjęć w zasobach pochodziła właśnie z portali społecznościowych, skąd rodziców. To jest oczywiście no, mocnym argumentem, bo raz, że chyba żaden rodzic nie chciałby, żeby zdjęcie, czy w ogóle wizerunek jego dziecka był wykorzystywany w taki sposób. Dwa, pokazuje, jak inna sprawa może być u influencerów, no bo o ile jakaś tam przypadkowa matka, jeśli wrzuci zdjęcie na Facebooka swojego dziecka, to zobaczy to tam 50 znajomych i dwie osoby może nieznajome dodatkowo. Prawdopodobieństwo, że z jedną z tych osób będzie osoba bardzo zła, z niecnymi zamiarami, co do takich zdjęć jest no, dosyć nieduże. Natomiast kiedy ktoś jest influencerem i każdy jego post trafia do no, przeważnie setek tysięcy osób często, no to już jak weźmiemy przypadkową grupę kilkuset tysięcy osób, to wydaje mi się, że prawdopodobieństwo, żeby nie było tam ani jednej zaburzonej osoby, jest równe zeru. I teraz dzieci również powinny chodzić w burce, no bo tak jak kobiety mogą stać się obiektem westchnień tych ludzi chorych na łeb, którzy są pedofilami. No dobra. Natomiast Max, co do tylko tego konkretnego argumentu, to jest
on dosyć dziwny. Kiedy dorosła kobieta wychodzi na dwór, na ulicę i jest ubrana w to, w czym chciała wyjść, to uważaj, Max, bo teraz nie zgadniesz i teraz naprawdę nie chcę mieć takiej maniery komentarii, że wiecie, będę teraz 50 razy się przejeżdżał walcem po takiej prostej wypowiedzi. Ale Max, nie zgadniesz, jaka jest różnica. To ta kobieta decyduje, w czym wyszła. Jeśli kobieta nie jest pełnoletnia, to prawdopodobnie rodzice też mają dużo do gadania, w czym taka dziewczyna może wyjść. Natomiast to ona decyduje wtedy, czy założy golf, bo będzie się najbardziej komfortowo czuła w golfie, czy w bluzce, w której nie ma prawie w ogóle materiału i jakby, nie wiem, pewnie zakłada, że będzie częściej przyciągać spojrzenia innych osób, ale ma z tym luz, bo jakby sama podejmuje te decyzje, żeby to zrobić. Oczywiście to tylko tak na szybko wtrącę, ale żeby nikt nie pomyślał, fakt, że kobieta w czymś wychodzi, nie daje prawa innym do tego, żeby się tam jakoś na nią gapili. Natomiast no, myślę, że jeśli ktoś wychodzi w jakimś bardziej zawadiackim i zabawowym stroju, to pewnie się spodziewa, że inni ludzie będą na niego częściej zwracać uwagę. Jak ty wyglądasz? Co ty na siebie założyłeś? Natomiast kiedy dziecko, które nie wiem ile ono ma lat, pewnie od miesiąca do 5 lat, tak bym mniej więcej to określił, ale które nie wie, co się dzieje dookoła, a już tym bardziej nie ogarnia konceptu Instagrama i innych ludzi siedzących na Instagramie i przeglądających ich zdjęcia, to wydaje mi się, że jest to trochę inna sytuacja. To nie chodzi o to, żeby czegoś zakazać, żeby chronić jakąś grupę, która jakby już sama w pełni może o sobie decydować, tak jak na przykład tutaj kobiety, że w burkach powinny chodzić, tylko chodzi o to, żeby chronić grupę, która no, nie może sama o sobie decydować, nie ma wszystkich kompetencji, żeby móc sama o sobie decydować, a mogą trafić na sprawcy przestępstwa, który chce porwać dziecko. Albo im mogą zrobić jakąś krzywdę, świadomie lub nie, właśnie przez swoje zachowanie w internecie. Jeżeli kobiety będą wrzucały zdjęcia, gdzie będzie widać ich stopy, to również jacyś fetyszyści mogą robić coś takiego, jak tutaj do tych zdjęć niby dzieci, mogą robić to samo do zdjęć ich stóp. I teraz, Max, nie zgadniesz. Właśnie z tego powodu niektóre z kobiet nie chcą wrzucać zdjęć, na których widać gdzieś tam ich stopy do internetu. Nawet powiem ci więcej, od czasu do czasu następuje taka śmieszna sytuacja, gdzie ktoś zamazuje, nie wiem, jakąś zabawną naklejką albo coś, czymś takim, stopy na swoim zdjęciu, bo chce wrzucić zdjęcie, a właśnie ma świadomość tego, o czym mówisz. Natomiast jeśli ktoś tego nie zamazuje, jeśli ktoś nie ma problemu z tym, że na zdjęciu są jego stopy, to wydaje mi się, że ma po prostu luz tym wszystkim. I naprawdę nie widzę podobieństwa w tych dwóch sytuacjach, dlaczego chciałbyś i jednego i drugiego zakazywać równocześnie. Albo mówisz, że uznajemy, że obie te rzeczy są okej. Jakby one w ogóle nie są podobne. Dorośli ludzie mają prawo wrzucać takie swoje zdjęcia do internetu, jakie tylko chcą, bo są dorośli, mogą o sobie zdecydować, mają świadomość tego, co dla nich jest komfortowe, co niekomfortowe, co ich może, nie wiem, narazić na jakieś ośmieszenie, albo właśnie z czym mogą się czuć niekomfortowo, że ktoś będzie robił coś niecnego do ich zdjęć. To jest już indywidualna decyzja każdej z tych osób, a nie wrzucanie zdjęć dziecka, które, powtarzam, nie rozumie tego, że ma robione zdjęcie i że ono gdzieś jest w internecie. Umówmy się, że takie małe dzieci nawet nie rozumieją konceptu, że inne osoby to są też inne osoby, to znaczy, że jakby to są też takie osoby jak one, tylko że są gdzieś obok i też mają swoje życie. Ja pamiętam, jak musiałem jakoś przeanalizować ten koncept i właśnie tak się zorientowałem, że o kurczę, to wszyscy inni ludzie dookoła, to oni też tak siedzą w środku siebie, tak jak ja. I przeanalizowanie tego wszystkiego mi trochę zajęło. Wydaje mi się, że no, małe dzieci mogą jeszcze mieć trochę z tym kłopoty. Jak czujecie się, kiedy jesteście ubrane w strój kąpielowym, a nad jeziorem, nad morzem faceci się na was napalają, a być może niektórzy pod ręczniczkiem sobie trzepią. I to samo dotyczy dzieci. Max, zastanówmy się nad tym, jak one się z tym czują. Myślę, że część czuje się z tym ok, w sensie ok, no jakby nie przeszkadza im to jakoś bardzo, a ta druga część, nie wiem, na przykład zakłada takie kostiumy, takie stroje, żeby było im komfortowo, żeby właśnie nie przyciągać zbyt wielu osób, wzroku zbyt wielu osób, żeby czuć się po prostu w porządku. I nie zgadniesz, kiedy ktoś jest dorosły, to jest w stanie podjąć taką decyzję. I teraz dzieci również powinny chodzić w burce, no bo tak jak kobiety mogą stać się obiektem westchnień tych ludzi chorych na łeb, którzy są pedofilami. Też to porównanie jest jeszcze z kolejnego powodu dobre. Kiedy jesteś gdzieś nad jeziorem czy nad morzem, no to masz kontakt tam, nie wiem, z iloma, z 20, z 30 osobami naraz. No, jak wrzucasz zdjęcie swojego dziecka do internetu, jesteś znanym influencerem, to tak jak mówiłem, może to trafić do setek tysięcy ludzi. Myślę, że nikt z nas nie jest sobie wyobrazić takiej liczby ludzi w jednym miejscu na plaży. Mówimy tutaj o jakiejś nieporównywalnie innej skali. To porównanie naprawdę nie jest dobre pod żadnym względem. Kobiety. Feministki głównie, z tego co wiem. No dobra, już powiedzmy, że kobiety
walczą o to, żeby w przestrzeni publicznej na mediach społecznościowych również można było pokazywać normalnie sutki, no bo w czym sutki kobiet są gorsze od sutków mężczyzn i dlaczego mężczyźni mogą chodzić z gołą klatą, a kobiety już nie mogą chodzić z gołą klatą i nie mogą wrzucać zdjęć z gołą klatą. No to skąd ta niekonsekwencja? W czym są gorsze w takim razie nagi tors, w czym jest gorszy dziecka? W czym jest gorszy nagi tors dziecka? W czym jest gorszy na przykład plecki dziecka, żeby nie można było widać? Co jest takiego złego w dziecku w pieluszce? No to jest, przyznam, taka część tego materiału, która mnie trochę zagina, bo bardzo trudno mi jakoś odpowiedzieć Maxowi Krasoniowi. Max, czy ty w tym momencie pytasz, w czym jest gorszy tors paruletniego, parumiesięcznego dziecka od sutków dorosłej kobiety? No powiem ci, że nie do końca właśnie wiem, jak ci to objaśnić, tak w sensie, nie wiem, to byśmy musieli naprawdę jakieś takie podstawy chyba sobie omówić tego wszystkiego, ale naprawdę w bardzo wielu rzeczach. Poza tym też, co to jest za jakaś dziwna generalizacja, że to kobiety walczą o prawo do pokazywania sutków w social mediach? Jakby, no jest jakaś grupa kobiet, która o to walczy, której na tym zależy. Jakieś tam części kobiet pewnie na tym nie zależy, pewnie jest jakaś część kobiet, która jest w ogóle przeciwko. To nie jest tak, że ogół kobiet po prostu za czymś jest. To znaczy 50% społeczeństwa zaczęło być za jakimś postulatem i te 50% społeczeństwa się zgadza co do siebie, że dobra, to my róbmy tak, żeby nam było jak najfajniej, ale chcą dojechać biednego Maxa Krasonia i jego dziecko. Hej, hej, sorki, że przeszkadzam, ale chciałem wam opowiedzieć o marce kosmetyków, tym razem dla kobiet, a mianowicie o marce Soppo. Wszystkie ze składników w ich kosmetykach są w pełni wegańskie. Opakowania, w których przychodzą wam takie kosmetyki, również są w pełni ekologiczne, dzięki czemu no możecie podjąć świadomy wybór, żeby jednak trochę spróbować oszczędzać to środowisko. Wszystkie też produkty Soppo wytwarzają minimalny ślad węglowy, a dewizą całej marki jest to, aby nie propagować jeszcze bardziej wyniszczającego konsumpcjonizmu. Dlatego tutaj zwracamy się z jasnym przekazem. Jeśli oglądacie te reklamy, ale macie jeszcze działające kosmetyki, które będziecie używać, bo kupiliście je wcześniej i no, chcecie je wykorzystać, one, z nimi wszystko jest w porządku, to kosmetyków Soppo nie kupujcie akurat teraz, tylko najpierw zużyjcie te, które macie i dopiero wtedy, kiedy faktycznie będziecie potrzebowali następnych, przypomnijcie sobie o tym, że no Soppo to bardzo fajna marka kosmetyków. I dopiero wtedy je zamówcie, no bo po co powielać i kupować jeszcze więcej czegoś, co już i tak się ma, a co prędzej czy później kiedyś będzie trzeba zużyć, zanim się na przykład zepsuje. Dużo lepiej niż na szybko podejmować decyzje zakupowe jest po prostu na chłodno, świadomie podjąć taką decyzję, żeby no jak najmniej wpływać negatywnie na nasze środowisko. Mają oni taki na przykład tonik Glow and Owe dla rozświetlenia, żel Woof It Off dla oczyszczenia skóry, czy na przykład krem Bow Wow Effect dla nocnej regeneracji. Naprawdę uwielbiam te nazwy tych wszystkich kosmetyków. A jakby cute nazwy to było za mało, to jeszcze pamiętajcie, że wszędzie są cute pieski, więc no naprawdę warto. A jeśli klikniecie w link w opisie i użyjecie kodu promocyjnego HOP, dostajecie minus 20% na wszystkie produkty, na całe zamówienie po prostu, jakie tam jest. Dlatego kliknijcie w link, sprawdźcie, czy to faktycznie jest to coś dla was lub na przykład na prezent dla kogoś. Kod HOP, minus 20%. Ja już nie przeszkadzam, wracamy do materiału. W filmach też są dzieci w samym Pampersie, albo w ogóle gdzieś są nagie. Na różnych, ogólnie na różnych reklamach i tak dalej są dzieci nagie. I co? Powinni tego teraz zakazać, tak? W filmach ogólnie dzieci są nagie, w sensie... Max, o czym ty opowiadasz? Wydaje mi się, Max, że tak normalnie w filmach nie ma nagich dzieci. W sensie, no, po prostu nie występują, nikt nie wpada na taki głupi pomysł. A co do tego, że dzieci są w pieluszce na reklamach pieluszek? Ten temat również był poruszony u Gimpera, że na przykład jeśli ktoś chce, żeby jego dziecko występowało w reklamie, czy też właśnie w jakimś filmie fabularnym załóżmy, to w Polsce mamy bardzo dużo zasad odnośnie tego, jak z takim dzieckiem można współpracować. Ile on może dziennie pracować, jak tam trzeba o niego dbać. To zdjęcie z opakowania Pampersów, podejrzewam, że zanim w ogóle trafiło na to opakowanie, przeszło pewnie przez jakieś 50 tysięcy gości, którzy się mega znają na mega różnych tematach. Generalnie to, co w skrócie chcę powiedzieć, to tak, wizerunek dzieci jest wykorzystywany gdzieś tam właśnie w reklamówkach, czy w filmach, tylko że wtedy raz, że ma to odpowiednie obwarowania prawne. Tak jak było w filmie Gimpera poruszone, no sharenting, publikowanie dzieci w internecie nie ma praktycznie żadnych. Temat sharentingu jest w polskim prawie tematem bardzo nowym. Na tyle nowym, że jeszcze kilka lat temu nie było żadnych publikacji tego dotyczących. Dwa, na takim planie filmowym, czy gdzieś tam przy takiej kampanii reklamowej, jednak bierze udział, myślę, dosyć dużo osób, które są profesjonalistami w tym, czym się zajmują i wiedzą, na co mogą sobie pozwolić, jakie zdjęcie mogą gdzieś tam zrobić dziecku i tak dalej. No a w przypadku sharentingów, to jedynymi takimi osobami jest ojciec i matka, albo nie wiem, czy każde zdjęcie tak konsultują ze sobą, więc no, czasem podejrzewam, że jedna osoba. Czy naprawdę nie jesteś w stanie zauważyć,
zauważyć różnicy pomiędzy dwoma takimi podejściami. Pomiędzy profesjonalną sesją zdjęciową, profesjonalnym planem filmowym, a no, po prostu robieniem Insta Stories czy wrzuceniem półnagiego zdjęcia w pieluszce. Jeszcze kilka lat temu strasznie piętnowane było bycie homoseksualistą albo transseksualistą, było uznawane za chorobę psychiczną. Straszna nienawiść szła w kierunku do tych osób. Teraz czasy się zmieniły. No i też w sumie nie wiadomo, na ile to jest tolerancja, a na ile to jest po prostu poprawność polityczna, ale tak jak wtedy ciało dziecka półnagie nie wywoływało takiej sensacji, tak teraz mamy na odwrót i teraz ciało dziecka będzie piętnowane. Według mnie to jest chore. To jest chyba akurat jeden z moich ulubionych fragmentów całej tej wypowiedzi. Bo za pierwszym razem, jak usłyszałem ten fragment, to tak jakoś odniosłem wrażenie, że Max uznaje, że za ten stan rzeczy, że właśnie ciało dziecka jest teraz jakieś napiętnowane, odpowiadają osoby LGBT, ale jak później to obejrzałem, to mam wrażenie, że on po prostu znowu porównuje tę sytuację do siebie. Max Krasuń, proszę cię, nie wymyślaj żadnych porównań, bo z żadnym nie możesz trafić. I to nie tak, że one nie są do końca idealne, tylko one w ogóle niczego nie tłumaczą. Hej, pamiętacie, jak do niedawna osoby LGBT były prześladowane i miały słabo w ogóle i teraz to zaczynamy zmieniać? To ja mam wrażenie, że to zaczynamy zmieniać, ale za to teraz będzie hejt na ciało dzieci. No, najpierw były osoby czarnoskóre, później kobiety, później osoby LGBT. A teraz przyszedł czas na dzieci w pieluszkach. Max Krasuń to nowy Luther naszych czasów, tylko po prostu jeszcze się nie zorientowaliśmy. I have a dream. Ciało dziecka. Zastanawiam się też, jak by miała wcześniej wybuchnąć debata dotycząca publikowania zdjęć czy filmów dzieci w internecie. Max, proszę, powiedz nam, wytłumacz, w jaki sposób 20-30 lat temu, nie wiem, 40, miała zaistnieć gdziekolwiek debata na temat moralności publikowania zdjęć bardzo małych dzieci w internecie. W jaki sposób to sobie wyobrażasz? Gdzie, w jakim programie mieli ludzie o tym rozmawiać? Jacy ludzie mieli o tym rozmawiać? I przede wszystkim, jak nie było internetu, a o social mediach to już w ogóle nie ma co gadać. Przed czym mieli się ludzie wcześniej przestrzegać? Pamiętajcie, nie przyklejajcie zdjęć swoich dzieci do tablicy korkowej z ogłoszeniami, która jest przed największym sklepem w waszej okolicy. Pamiętajcie, aby tam na pineskę nie przypinać zdjęć swoich małych dzieci, bo nigdy nie wiecie, kto później wchodzi do tego sklepu. No, nie było nigdy takiej dyskusji, albo jakoś mi umknęła, ale muszę przyznać tutaj Maxowi Krasuniowi rację. Nikt nigdy nie dyskutował o tym, żeby nie rozlepiać na osiedlu zdjęć swoich dzieci. No to okej, zakażmy wszystkim mamuśkom na Facebooku wrzucania zdjęć swoich bąbelków. I zakażmy kobietom chodzić w strojach kąpielowych, ubierzmy je w burki, no bo może to zobaczyć jakiś gwałciciel. Co do drugiego argumentu, myślę, że już odpowiedzieliśmy wystarczająco, więc nie chcę jakoś bardzo się powtarzać. Natomiast co do wrzucania zdjęć przez jakieś, no, nieznane osoby, tylko bardziej przypadkowe, że je tak nazwę, zdjęć swoich dzieci na Facebooka, dosłownie między innymi o tym był film Gimpera, to znaczy, no, głównie było o tym, że influencerzy wrzucają zdjęcia swoich dzieci, że no właśnie jest zupełnie inna skala i tak dalej. Tak, jakby o tym też był ten film, o wrzucaniu zdjęć swoich dzieci, nawet jak się nie jest znaną osobą. Jakby, nie wiem, co za argument jakiś znalazłeś. Jeżeli ktoś będzie chciał zrobić krzywdę jakiemuś dziecku albo kobiecie, to on nie będzie potrzebować do tego internetu. Trynkiewicz tego internetu nie potrzebował, wystarczyła szkoła. Wszędzie możemy trafić na jakiegoś p***a. Max, co ty mówisz? Po pierwsze, dlaczego chcesz zakazywać cokolwiek kobietom i dzieciom? Co to są za jakieś grupy, które trzeba jakoś tak mega chronić, bo najlepiej je w ogóle obie te grupy ubezwłasnowolnić. Jak my wszyscy ochronimy kobiety, żeby tylko sobie krzywdy nie zrobiły? Natomiast co do mocnego argumentu, mógł tutaj paść pan z krótkim wąsem, akwarelista znany, no... Padł inny akurat pan też dosyć mocny. Gość, o którym mówisz, został złapany w 88 roku. Jakie on miał wtedy popełniać przestępstwa w internecie? Czy Max Krasuń chce nam udowodnić, że przed erą internetu już byli przestępcy? Że to nie internet wynalazł tych wszystkich ludzi? Tak, myślę, że wszyscy się tutaj zgadzamy. W 88 roku gość mógł pójść do szkoły i robić mega straszne, mega obrzydliwe rzeczy. W obecnych czasach taki gość ma trochę więcej możliwości, bo może albo pójść do szkoły i robić takie obrzydliwe rzeczy, albo jeśli nie ma takiej odwagi, to nie jest najlepsze. Lepsze słowo, ma jakieś samozahamowania, to będzie siedział w domu z internetem. Problemem po raz kolejny jest tutaj skala oraz brak jakiegokolwiek wpływu na to, kto widzi posty w internecie. Jednak jak wysyłasz dziecko do szkoły, to tak mniej więcej w teorii masz kontrolę nad tym, kto tam jest. To znaczy, no wiadomo, właśnie zawsze może wyjść jakaś osoba z zewnątrz, ale no, nie powinno jej tam być i generalnie coś takiego się nie wydarza. Szkoła jest od tego, żeby siedziały w niej inne dzieci i nauczyciele, którzy są dobrymi ludźmi, którzy nie chcą skrzywdzić dzieci, a wręcz przeciwnie, jakby do tego została wynaleziona szkoła i po to tam dzieciaki chodzą. Internet, myślę, że no, ostatnia rzecz, jaką byśmy o nim powiedzieli, to, że został wynaleziony po to, żeby było w nim dobro. I może to trafić nawet na mnie, bo na przykład znajdzie się jakiś gwałciciel, który będzie gejem i będzie wolał zgwałcić
faceta, więc ja również mogę być ostro przeorany przez taką osobę i niekoniecznie muszę być kobietą. Ale żebym nie napalił się na moją dupcie, to powinienem chodzić w burce takiej, żeby również zakrywała mnie całego. Tutaj oczywiście trochę żarcików. Taki gość by się napalił na moją dupcie. Ostro by mnie przeorał, wiecie, a to tak już trochę na luzaczku powiem, bo to wy tak gadacie, a to nawet faceci nie są bezpieczni. Dyskusja zaczęła się od moralności wrzucania zdjęć paru miesięcznych, tam rocznych dzieci do internetu półnagich, tak? To może ja też powinienem zacząć chodzić w burce, bo nigdy nie wiem, czy ktoś nie będzie się chciał dobrać do mojej dupci. Max, wydaje mi się, że nie do końca zrozumiałeś, na jaki temat się toczy dyskusja i teraz wymyślasz jakieś takie kolejne, coraz większe absurdy, które no, brzmią bardzo absurdalnie i no nikt nie powie, że powinno się robić w jakiś inny sposób niż ty mówisz, tylko że wszystko tutaj nie pasuje. My wszyscy mówimy o czymś zupełnie innym. Ja na przykład dla przykładu może powinienem zakrywać swoje sztuczne zęby, bo kogoś mogą tak podjarać, że będzie chciał mi coś w usta wsadzić, żeby dotknąć ich swoim wiadomo czym. To są już skrajności, nie? I według mnie nie powinno się myśleć w ten sposób. Max najpierw popowiadał trochę głupot, które w ogóle nie są odpowiedzią na cokolwiek, co było w tym filmie. Później wymyślił kilka jakichś porównań i przykładów, które w ogóle jakoś się nie pokrywają z tym wszystkim, co było w tym filmie. A na końcu sprowadza sprawę do takiego absurdu, że opowiada o tym, że on ma wstawione jakieś sztuczne zęby i że komuś mogą się one spodobać i jeszcze wymyślę pół historyjki do tego, w jaki sposób komuś by się mogły spodobać i co mógłby pomyśleć. Bo no, te pół historyjki jeszcze dośmiesznia całą sprawę i pokazuje, w jakim absurdzie znalazł się tutaj Max Krasoń. No bo przecież chyba wszyscy się zgodzimy, że Max, oczywiście, że nie powinieneś zakrywać swoich zębów, jak nagrywasz Instastory czy coś, to zupełnie nie w tym rzecz. Max, nie musisz zakrywać zębów. Max, przecież nie popadajmy w paranoję. To jakbyś miał mówić w ten sposób, to musiałbyś sobie kupić taki mikrofon jak ja, żeby... Bo on zasłania tak później pół ust dosyć często, jakby się na tym łapie. Nie no, Max, to kompletnie bez sensu przecież. No, co, jakby to miało działać? Max, przecież pokazuj nam wszystkim zęby. Max, jak ty dobrze mówisz, no jeśli ty miałbyś nie pokazywać zębów i miałbyś mówić w ten sposób, no to byłby odpowiednik tego, że powstrzymałbyś się przed publikowaniem półnagich zdjęć swojego dziecka. Skala absurdu ta sama, no moi drodzy, porównajcie sobie te sytuacje. Będą się z dziecka w szkole śmiali, bo rodzice wrzucili, że dziecko robi kubkę. Faktycznie nikt nie srał. Ja nie srałem, jak byłem mały. Ty nie srałeś pewnie też, albo nie srałaś. Max, no to chyba czas, żebyśmy wytłumaczyli sobie kolejne rzeczy. Jest jakaś ilość takich rzeczy, które no, każdy w życiu robił, przynajmniej raz. Nie wiem, jakieś takie pierwsze z brzegu, każdy przynajmniej raz, wymiotując, gdzieś się pobrudził, gdzieś się umorusał, nie wszystko poszło zgodnie z planem i no jakby słabo wyglądał. I podejrzewam, że jakbyśmy przeszli chodnikiem, to 100% osób przynajmniej raz miało taką sytuację. No, gdzieś jakiś wypadek im się przydarzył. Czy chciałbym, żeby ktoś mi zrobił zdjęcie w takiej sytuacji? No myślę, że nie. Albo nie wiem, o, każdy się gdzieś tam kiedyś przynajmniej raz złapał za swoje genitalia. No jakby każda osoba przynajmniej raz to gdzieś w samotności zrobiła i nie wiem, dotknęła się, przejechała ręką, cokolwiek. 100% ludzi. Nie ma takich ludzi, którzy nigdy w ogóle tego nie zrobili. Też wolałbym, żeby nikt mi nie zrobił zdjęcia w takiej sytuacji, czy mnie nie nagrał. Dodatkowo sytuacja zmienia się o tyle, że kiedy jesteś w szkole, wszystkie z tych rzeczy wydają się 40 razy bardziej zabawne. Raz, że dzieci są okrutne, nie wiem, to wydaje mi się, że nie jest moja opinia, tylko fakt, w sensie, że jak jakieś dziecko można wyśmiać czy coś, no to dzieci z tego raczej skorzystają. Dwa, że no jest taki etap w rozwoju człowieka, kiedy, nie wiem, śmiejesz się z tego, że twój kolega idzie za rękę z mamą, mimo że 5 minut później robisz dokładnie to samo, tylko że twoja mama na przykład puszcza twoją rękę 5 minut szybciej, jak dochodzicie do szkoły, tak żeby nikt nie widział, a jego na przykład nie i dlatego się z niego śmiejecie. Więc teraz powróćmy do twojego argumentu. Czy każda osoba na świecie gdzieś tam robiła kubkę? Myślę, że tak. Ale czy chciałbym, żeby ktoś to gdzieś tam nagrywał, nawet no, nie pokazując tego bezpośrednio, ale gdzieś tam z tego żartował i tak dalej? Teraz pewnie nie miałbym, mało by to mnie obchodziło i moich znajomych pewnie też by jakoś niespecjalnie obchodziło. Ale kiedy człowiek jest młodszy, kiedy jest gdzieś tam w szkole, myślę, że byłoby to dla mnie mega ważne, żeby coś takiego się nigdy nie wydarzyło. Im człowiek jest starszy, tym umówmy się, że no, jakby ludzie właśnie bardziej podchodzą do tego tak, że no, jeśli coś wszyscy robią, no to później potrafimy podejść empatycznie do innych osób, że no dobra, to ktoś też to robi. Natomiast szkoła zupełnie tak nie działa i nawet nie wiem, jak można myśleć w inny sposób, że twoje dziecko pójdzie do szkoły i wszyscy będą mieli 7 lat, czy tam ileś w pierwszej klasie i 7-latki usiądą i stwierdzą, nie no, jakby to jest normalna, ludzka rzecz. Ludzka rzecz, ja też jestem człowiekiem, też od czasu do czasu zrobię kubkę.
kupę sobie strzelę z rana, potem jeszcze na spacerze, no i pod koniec dnia kupę sobie strzelę ja. Nie ma co się śmiać, chłopaki. Każdemu z nas się zdarzyło. Chłopaki, zostawcie go. Dziewczyny, nie mówcie mu niemiło. No przecież wiadomo, że każdy z nas tak ma i każdemu z nas się zdarzyło. Tak, to typowo dziecięce zachowanie. Większość dzieciaczków tak reaguje. Dzieci będą się śmiali ze wszystkiego i prędzej będą się śmiali z tego, że ich ojciec na przykład chleje i żyga pod sklepem, niż z tego, że ich rodzic jest youtuberem. No to jest też jakaś taka fajna, wykreowana przez Maxa sytuacja w tej całej wypowiedzi, która jakby no, nie do końca rozumiem, o co w niej chodzi. Czy dzieci będą się częściej śmiać z tego, że czyjś ojciec pije i żyga pod sklepem? No pewnie tak, no jakby dzieci się śmieją z takich rzeczy i w ogóle, a jeśli czyjś ojciec ma no, tak duże problemy i sobie z nimi nie radzi, to dzieci będą się śmiały z takiego dzieciaka. Dodatkowo, Max, mogę ci sprzedać taką ciekawostkę, takie dzieci mają dużo, dużo więcej problemów. Jakby fakt, że dzieciaki w szkole się śmieją z tego, że a twój tata pije i żyga, to nie jest ich jedyny problem, który na nich spada przez takiego tatusia. Tych kłopotów jest dużo, dużo więcej. Generalnie nie jest to nigdy fajna sytuacja. Nie wiem, po co się porównywać do takich ludzi. No, na pewno lepiej być youtuberem niż alkoholikiem, to zdecydowanie. Lepiej też być, nie wiem, rybakiem albo górnikiem niż narkomanem. Obiektywnie te zawody są lepsze od tych nie zawodów, a no, przypadłości ludzkich. Tylko co nam to udowadnia, Max? To znaczy, jak najbardziej zgadzam się z tym, że no, nikt nie powinien przestawać być youtuberem tylko dlatego, że ma dziecko i że nagle ktoś uznaje, że dzieci będą się śmiały z tego, że jego tata jest youtuberem. Ale to nadal w ogóle nie o tym mówimy, że ty jesteś youtuberem i masz dziecko i jak to tak? Przecież powinieneś skończyć karierę. Rozmowa jest cały czas o czymś innym. Rozmowa jest o wrzucaniu półnagich zdjęć dzieci i o wrzucaniu zawstydzających, czy tam jakoś tam krępujących momentów z życia tego dziecka do internetu. Nikt nie chciałby mieć takiego ojca, o którym ty mówisz. I nic z tego jakby dalej nie wynika dla tej naszej sprawy. Później Max zapowiada, że on ze swoją partnerką może nagrać jakiś film, a raz odpowiada już głównie typowo Gimperowi. A już i tak tutaj trochę podkradam dramę, nie ukrywam. No w sensie no, nie byłem w ogóle zamieszany w to wszystko, a teraz odpowiadam. Ale no musicie mnie zrozumieć. Dawno nie miałem czegoś takiego, że oglądam jakiś materiał i mówię: Jezus, jakbym zrobił komentarz, co gość mówi. A no, to była taka sytuacja. Dlatego resztę już zostawiam dla głównych zainteresowanych. Nie wiem, czy Gimper w ogóle będzie na to odpowiadał, czy nie będzie, ale no to już typowo dotyczy jego, to nie ma co się mieszać. Mam nadzieję, że taki luźniejszy film wam się spodobał, bo no nie można tylko robić Hop News. W sensie mówię tak, jakbym jakoś mega często wypuszczał Hop News. Już mnie przytłoczyło ilościowo, że musiałem chociaż raz sobie zrobić jakiś inny film. Bo nie, no tak po prostu stwierdziłem. Na mnie teraz wysiedla się poprzedni film, w którym komentowałem słowa księdza, który no jest niezadowolony z tego, że szpitale kradną chorych kościołom. Więc jeśli nie widzieliście tego filmu, to serdecznie was odsyłam, kliknijcie. Ja jestem Hop, wasz najlepszy